Witam, tu Aristejo. W wyniku poprzedniej bitwy musiałem armię nająć na nowo, a to jest tarcza, którą żeśmy uzyskali jako nagrodę. No super, plus 8 do obrony. Mam tu troszkę punktów do rozdania i ja myślę zwiększyć znowu Boży Gniew. Tak, początkowo myślałem, że tu się może otworzy i będę mógł zejść do Królestwa Demonów, ale nic takiego się nie stało. Ale dobrze, że się tutaj cofnąłem, ponieważ... O, widzicie tą gwiazdkę? Zapomniałem pozbierać. O, plus 1. Fajnie. Dobrze, to idziemy zbadać nowo odkrytą ścieżkę. Tak. Tu można jeszcze zagadać. Zaglądasz do środka i widzisz kilka goblinów siedzących wokół ogniska. Wydają się inne niż gobliny spotykane przez ciebie w walce. Jeden z nich odwraca swą umalowaną twarz w twoją stronę i rozwiera szeroko oczy. Ty nie goblin, czego tu? Ja tylko. Wynocha. Goblin zaczyna rzucać w ciebie wszystkim, co ma pod ręką, uniemożliwiając wejście do namiotu. Tak. Teraz musimy zacząć lepiej się wpatrywać, żeby pozbierać wszystko, co tu jest. O, może się przydać. Oj, słabiutcy. Damy radę. To takie buty. Czy ja mogę coś tutaj zmalować? Nie za bardzo. O, to jest dosyć fajne, że będę mógł na przykład w jednej turze użyć dwa razy mojego smoka, jeżeli będę miał oczywiście odpowiednio dużo many oraz punktów szału, żeby to miało sens. Dobra, to jest który? To jest ten bojowy. To może niech... Aha, bo oni są miotaczami, to lepiej starać się dopaść ich tam, gdzie są. Ty tu podejdź. Nie wiem, czy trucizna na nich działa. W niewielkim stopniu, ale działa. Tak, ty też się będziesz spieszył. No, ty byś mógł się tu przyczaić. On w ogóle będzie starał się naprawiać. Naprawa uszkodzona. Uszkodzone maszyny zostają naprawione i odzyskują 1496 punktów życia. W każdym razie dosyć ciekawa sprawa. Tak, ty też podejdziesz bliżej. Na razie skupiamy się na środkowym. No, mogą być duże straty. Zwłaszcza tu. 7 punktów na razie. Tak, podejdź tu. I użyj specjalnej umiejętności. Ty podejdziesz tu. O, za daleko. W zasadzie to na tym powinienem się teraz skupić. Okej, teraz ty tu. A tu się możesz schować. I próbuj. Bliżej. I ognia. Szkoda, że wciąż trafiałem w tego, który naprawia, a... Chyba, że ten może też naprawiać, ale chyba nie może.
Okej. 17. No, on nie może naprawiać. Ciekawe, czemu mogę tego bardziej uderzyć, a tego mniej. Fajnie, jest w zasięgu. 19. A ja 22 potrzebuję, żeby zrobić to takie fajne uderzenie. No, 20 już. No, jest szansa, ale ja myślę, że smok to załatwi, więc lepiej będzie kogoś innego tutaj zacząć. Gdyż myślę użyć ten masowy. O! Niech tylko będę miał swój ruch. No, nawet już upadł. Okej. No to zrobimy im to. Może go nawet tutaj przesunie. No, spore straty, ale no niestety nie oznaczało to, żeby padli. To może ty się tu przesuń. Muszę pomyśleć o naprawianiu. Tak. Teraz tak, ty nie sięgniesz. Ale tu się możesz przemieścić. A ty... Aha, musisz podejść. Teraz zobaczmy. No, fajnie. Tu. Straty spore, będę musiał się znowu cofnąć po posiłki. Okej, tu może. No już nie sięgnę żadnego. Przejdź tu. Ty przelecisz się. Tu. O. Trzy jest dobrze. Tak. No. Coraz ciekawiej. Czy tu? O. Liczę na to, że kanonier dopadnie. Ty byś mógł tego trafić. Okej. A ty... Tu się przemieścisz i uderzysz. A może tym się tutaj przenieś? No, to ma sens. Kasa. Liczyłem na coś więcej.
Aha, to jeszcze. To musi być trochę. Więcej. Okej, okay, atakuj tego. Nie będzie mógł przynajmniej rzucać. Ty ścigasz. O, jest siódemka, dobra. Ty ścigasz tego. A ty zobaczysz. Kasa. Tak. I salwa. Cofasz odrobinę. O. Ty uderzysz. No, mógłbym już naprawiać. Przenieś się może tutaj. Aha. Nie teraz. Tak, ty się tutaj przemieścisz i w następnej turze będę mógł cię naprawić. Podejdziesz. Okej. Okay. Nie się gra. No nie, nie ciekawie to wyszło. Wiesz co? Tu podejdź tylko. I nic nie rób. O, i lepiej będzie tego zaatakować. Czternaście. Tak. Lepiej będzie wpierw tego zabić. Już pójdzie szybko. Ty zaatakujesz tu. Ty tutaj. Ty się przemieścisz tu. I uderzysz. I skończysz walkę. Pięknie. No, nawet duże straty. To jeszcze pozbieram, co jest do pozbierania. A widzę, że jest sporo. Oho. Tu można będzie przejść dalej. Co to jest? Doświadczenie. Okej. Okay. To jest wszystko, co tu było do pozbierania. Tak, teraz ja udam się po zakupy, żeby wojsko uzupełnić. Natomiast my spotykamy się w kolejnym odcinku. A wówczas zobaczymy, co skrywa się za tym portalem. Trzymajcie się.